II. 30 kwietnia wspominamy świętego Piusa V, papieża. Antonio Gisleri urodził się 17 stycznia 1504 roku w Bosco Marengo w Piemoncie. Drogowskazem jego całego życia była najdoskonalsza pobożność chrześcijańska. Rodziców nie było stać na kształcenie syna, dlatego Antonio zajmował się wypasaniem owiec. W wieku 14 lat, dzięki pomocy jednego sąsiadów, dostał się na studia do konwentu dominikanów. Mając zaledwie 15 lat w roku 1520, przywdział habit dominikański. Otrzymał zakonne imię Michał. Rok później złożył ślubę. W zakonie stał się wzorem doskonałości religijnej. Studia teologiczne odbywał kolejno w Bolonii i w Genui. Święcenie kapłańskie otrzymał w roku 1528, gdy miał 24 lata. Po uzyskaniu tytułu lektora teologii stał się wykładowcą teologii w klasztorach dominikańskich. Praca ta zajęła mu 16 lat. Prócz tego pełnił w zakonie inne ważne funkcje. Wielokrotnie wybierano go na przeora, ponieważ wyróżniał się szlachetnymi obyczajami i prowadził surowe życie. Dla zażegnania szerzących się herezji, papież Paweł III w roku 1542 wyznaczył w każdej diecezji inkwizytorów rzymskich. Ojciec Michał musiał wyróżniać się niezwykłą gorliwością, skoro został wyznaczony na wikariusza inkwizytora papieskiego na Padwę. Niedługo potem został mianowany inkwizytorem Pawi, a w roku 1546 na diecezję Como i Bergamo. Wreszcie na propozycję kardynała Piotra Karafy papież mianował ojca Michała inkwizytorem na okręg rzymski. Natomiast w roku 1555 na tron papieski wstępuje wspomniany kardynał Piotr Karafa i przyjmuje imię Pawła IV. Jako zwolennik generalnych reform w kościele w roku 1556 zaprosił ojca Michała do Rzymu dla przeprowadzenia reform w Kurii Rzymskiej. W tymże roku Paweł IV mianował ojca Michała biskupem Netri i Sutri, zaś rok później wyniósł go do godności kardynała. Wreszcie w roku 1558 powierzył mu urząd naczelnego inkwizytora na cały Kościół Powszechny. Pomimo tylu tak zaszczytnych godności kardynał Michał wyróżniał się nadal niezwykłą prostotą i stylem życia. Kardynał Michał był zwolennikiem taktyki przekonywania, upominania i najłagodniejszych kar. To nie podobało się papieżowi. Następca Pawła IV, Pius IV, zwolnił kardynała Michała z urzędu naczelnego inkwizytora i przeniósł go z Rzymu na biskupstwo Mondawii w Piemoncie. Gorliwy biskup starał się wszelkimi sposobami pozyskać odpadłych od Kościoła, unikał przy tym środków represyjnych 9 grudnia 1565 roku zmarł papież Pius IV. Kardynałowie, na wniosek św. Karola Boromeusza 7 stycznia 1566 roku wybrali na jego następcę kardynała Michała. Nowy papież przybrał sobie imię Piusa V. Koronacja jego odbyła się 17 stycznia, w sam dzień urodzin papieża. Miał on wtedy 62 lata. Pius V od razu przystąpił do wprowadzania w życie uchwał zakończonego trzy lata wcześniej Soboru Trydenckiego. Zwracał baczną uwagę, by do urzędów kościelnych dopuszczać tylko najgodniejszych. Odrzucał stanowczo względy rodzinne, dyplomatyczne czy też polityczne. Przeprowadził do końca reformę w Kurii Rzymskiej. Zaprowadził także ład w poszczególnych kongregacjach rzymskich i wprowadził kongregacje nowe, jak na przykład kongregację interpretacji uchwał Soboru Trydenckiego i kongregację indeksu. Wprowadził zakaz opuszczania na dłuższy czas przez biskupów diecezji i parafii przez proboszczów. Nakazał biskupom odbywanie regularnych wizytacji parafii. Dla podniesienia studiów i poziomu moralnego kleru państwa watykańskiego, nakazał, by klerycy odbywali studia w Kolegium Rzymskim, które zostało powierzone Jezuitom. Nalegał niemniej stanowczo, by każda diecezja miała seminarium dla swoich kleryków. Wyznaczył wizytatorów apostolskich, którzy mieli dopilnować, aby uchwały Soboru były przeprowadzone we wszystkich krajach. Jednym z pierwszych posunięć nowego papieża było uzupełnienie kolegium kardynalskiego o ludzi prawych i całkowicie oddanych sprawie kościoła. W swoich wysiłkach dla przeprowadzenia reformy nie pominął papież także zakonów. Kiedy humiliaci nie chcieli poddać się zarządzeniom papieskim, zostali zniesieni dekretem w roku 1571. Dla pozyskania prawosławnych Greków, Pius V wyniósł do godności doktorów Kościoła czterech przedstawicieli Kościoła Wschodniego: Świętego Bazylego, Świętego Grzegorza z Nazianzu, Świętego Grzegorza Znysy i Świętego Jana Złotoustego. Wprowadził też ich imiona do litanii łacińskich na wzór czterech wielkich doktorów w Kościele Zachodnim, którymi byli Święty Ambroży, Święty Hieronim, Święty Augustyn i Święty Grzegorz I Wielki. Do grona doktorów, czyli nauczycieli Kościoła, dołączył w roku 1567 także swojego współbrata zakonnego świętego Tomasza Zakwinu i zarządził wydanie drukiem jego dzieł, a także wprowadził je do programów seminaryjnych. Katechezie katolickiej przysłużył się przez zainicjowanie i ogłoszenie katechizmu rzymskiego, który miał być dla proboszczów podstawą do wykładu wiary. Zasługą Piusa V była także reforma brewiarza i mszału rzymskiego. Dla ujednolicenia liturgii łacińskiej papież zniósł zbyt daleko idące na tym polu przywileje liturgii partykularnych kościołów czy też zakonów. Inkwizytatorom nakazał stosować wielką roztropność i umiar. Wystąpił stanowczo przeciwko Inkwizycji Hiszpańskiej, która nie miała nic wspólnego z obroną wiary, a służyła wyłącznie celom politycznym króla Filipa II. Tak przestronnie zaplanowana i konsekwentnie przeprowadzana reforma kościoła zaczęła szybko wydawać błogosławione owoce religijnego odrodzenia. Papież starał się zapewnić ład także w państwie kościelnym. Raz w miesiącu osobiście przyjmował zażalenia na wyroki sądów i urzędów papieskich i rozstrzygał je na korzyść poszkodowanych. Dwa razy w tygodniu przyjmował skargi ubogich. Wystawił wiele szkół, szpitali i przytułków. Uzdrowił administrację w państwie kościelnym i rozkładał sprawiedliwie podatki. Cenił bardzo modlitwę różańcową i propagował ją wśród duchowieństwa i ludu. W roku 1569 specjalnym dokumentem nadał różańcowi formę, która przetrwała aż do naszych czasów. To właśnie w stawiennictwu Najświętszej Marii Panny Różańcowej papież Pius V przypisywał zwycięstwo wojsk chrześcijańskich przeciwko Turkom w bitwie morskiej pod Lepanto. Po tym zwycięstwie ciężko zachorował na nerki. Zaopatrzony ostatnimi sakramentami świętymi, ubrany w habit dominikański, modlił się: Panie, powiększaj moje cierpienia, ale z nimi powiększaj i cierpliwość. Pius V zmarł w Opinii Świętości 1 maja 1572 roku, wieku 68 lat. Zaraz po śmierci otoczono go czcią ludu. Na ołtarze wyniósł go do chwały błogosławionych dopiero papież Klemens X w roku 1672, a zatem setną rocznicę jego śmierci. Kanonizował go zaś papież Klemens XI 22 maja 1712 roku. Jego ciało spoczywa w Rzymie, w Bazylice Santa Maria Maggiore. Jest patronem kongregacji nauki wiary. Pontyfikat Piusa V to początek białej sutanny papieży, zaczerpnięty z dominikańskiego habitu kolor sutanny, do dziś używany jest przez biskupów Rzymu. Módlmy się. Panie Boże, Ty dałeś Kościołowi świętego Piusa, papieża, aby bronił wiarę i czuwał nad odnową liturgii. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy uczestniczyli w świętych obrzędach z żywą wiarą i gorącą miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.